Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Aleksander Gruchoła i zajmuję się medycyną estetyczną w klinice Estetika. Bardzo często mam do czynienia z pacjentami pierwszorazowymi. Pacjenci pierwszorazowi to tacy, którzy pojawiają się w gabinecie medycyny estetycznej po raz pierwszy, jak sama nazwa wskazuje, i nigdy w życiu nie wykonywali żadnych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej. Siadają i tak naprawdę mówią: oglądałam, czytałem, czy oglądałem wiele informacji w internecie, ale tak naprawdę nic z tego nie rozumiem. Nic dziwnego. Tak naprawdę marek i marketingowych zachęt, które mają na celu spowodować wybranie przez nas konkretnych zabiegów, jest bardzo wiele. Ja staram się podchodzić do tematu bardzo prosto. Chciałbym Państwu opowiedzieć dosłownie, w cudzysłowie, krótką bajkę o medycynie estetycznej, którą staram się przekazywać moim pacjentom na wizytach, zwłaszcza tym pacjentom pierwszorazowym, którzy mają pewnego rodzaju trudność z doborem zabiegu. Chciałbym Państwu przekazać, iż w bardzo prosty sposób możemy medycynę estetyczną podzielić tak naprawdę na trzy filary. Są to trzy filary, a nie trzy niezależne od siebie kategorie zabiegowe, z pomiędzy których możemy wybierać, z uwagi na fakt, że to te trzy filary są konieczne do tego, abyśmy młodzi i lepiej wyglądali. Wszystkie te zabiegi z zakresu trzech filarów należy wykonywać w cudzysłowie jednocześnie, bądź ze wszystkich tych typów, tych filarów korzystać, żeby młodzi wyglądać. Biorąc pod uwagę pierwszy filar. Pierwszym filarem jest toksyna botulinowa. Jest to substancja, której bardzo boją się pacjenci, ale jest to substancja, której poświęciłem pewien, można powiedzieć, odcinek z cyklu, który tutaj wspólnie przygotowujemy, i mam nadzieję, że w jakiś sposób Państwu tą toksynę botulinową odkłamałem i spowodowałem, że mniej zaczęliście się Państwo jej obawiać. Jest to substancja redukująca zmarszczki mimiczne. Nie ma innej tak doskonałej substancji, tak doskonałego leku w medycynie estetycznej, czy w ogóle w medycynie, na której działaniu możemy się opierać celem redukcji zmarszczek na twarzy, celem redukcji zmarszczek mimicznych. To nie podlega kwestii. Tak więc botoks, będąc sam w sobie jednym filarem, jest preparatem bardzo ważnym, który stosujemy w medycynie estetycznej celem poprawy wyglądu twarzy i redukcji zmarszczek mimicznych, gdyż jest to nieodłączny element starzenia. Każdy z tych filarów, o których wspomnę, tak jak już powiedziałem o pierwszym, jest wynikiem pewnego rodzaju procesu starzenia. Proces starzenia, pojawiania się zmarszczek mimicznych, jest procesem oczywistym i to właśnie botoks jako ten pierwszy filar stosujemy, aby te zmiany zredukować, aby tym zmianom zapobiegać. Drugi filar i zarazem proces starzenia to tak zwane opadanie tkanek. Gdy się starzejemy, tracimy tkankę tłuszczową, tracimy kościec, co ciekawe. Nasza kość, nasza czaszka jest zupełnie inna w wieku 25 lat, kiedy rozpoczynają się procesy starzenia, i na przykład w wieku 70. Tego typu utratę objętości tkanek, która nie jest tak naprawdę jedynie utratą objętości, ale powoduje po prostu pewnego rodzaju zaburzenie stosunków anatomicznych na naszej twarzy, a następnie opadanie tkanek z górnych obszarów naszej twarzy w stronę dolnych. Tego rodzaju procesy starzenia staramy się redukować, używając wypełniaczy płynnych implantów, takich jak na przykład kwas hialuronowy czy inne wypełniacze, ale przede wszystkim kwasów hialuronowych. W zależności od tego, w jakim obszarze twarzy i na jakiej głębokości, różnych gęstości, różnego stopnia usieciowania. Ale to już jest wiedza tak naprawdę, której Państwo nie potrzebujecie. To lekarz dobiera preparat konkretny dla danego zabiegu. Tak więc, jeżeli wchodzi pacjentka i mówi: ja tak naprawdę nic nie potrzebuję, tylko chciałabym, żeby doktor zredukował to, co wisi, to tak naprawdę spójrzmy, o czym rozmawiamy. Mówimy o pewnego rodzaju procesach starzenia, które zaszły na całej twarzy. Tu nie pojawił się magiczny nadmiar tkanek, tak pacjentki mówią o tak zwanych chomiczkach. Mamy do czynienia z regresją tkanki tłuszczowej, ale także regresją kostną następującą na całym obszarze naszej twarzy. I to właśnie bazując na działaniu wypełniaczy, możemy doprowadzić do odwrócenia tego procesu, do przywrócenia pewnych oznak młodości, takich jak wydatne kości jarzmowe, wydatne łuki jarzmowe, i na tej drodze ewentualnie zliftowaniu tych dolnych okolic i uniesieniu ich w górę. Augmentacja kwasami hialuronowymi, wypełnianie kwasami hialuronowymi nie ma na celu i nie powinno mieć na celu napompowanie pacjenta. To ma być tak naprawdę pewnego rodzaju przywrócenie pewnych stosunków anatomicznych, dzięki którym pacjentka czy pacjent wygląda młodziej.
dodanie objętości w pewnych obszarach twarzy, gdzie one kiedyś były. Absolutnie nie zgadzamy się na efekty, gdzie nasi pacjenci wyglądają w sposób przerysowany czy przepompowany. Umiejętna podaż kwasów hialuronowych w konkretnych obszarach bardziej wyszczupli twarz, zliftuje ją, niż napompuje i spowoduje jej większą objętość. Tak więc cofając się do początku, mamy do czynienia z pierwszym filarem, na który stosujemy botox. Mówimy o zmarszczkach mimicznych. Mając do czynienia z drugim filarem, czyli opadaniem tkanek, stosujemy na tego typu problematykę płynne wypełniacze, czyli najczęściej kwas hialuronowy. A co jest trzecim filarem? Tak więc mamy do czynienia z zmarszczkami mimicznymi, mamy do czynienia z opadaniem tkanek. A co się dzieje jeszcze, w cudzysłowie, jak to mówię, może nie elegancko, z samym workiem, który otacza, czyli z samą skórą. Sama skóra i jej struktura. Dochodzi do regresji zaniku kolagenu, elastyny. Nasza skóra wiotczeje, staje się mniej podatna na procesy regeneracyjne. I co możemy zrobić, żeby temu zapobiec? Co możemy zrobić, aby znów dokonać pewnego rodzaju cofnięcia czasu? Każde uszkodzenie, tak naprawdę, każde uszkodzenie naszej skóry i następcze prowokowanie mechanizmów naprawczych, regeneracyjnych będzie wytwarzało nowy kolagen i elastynę, będzie powodowało, że nasza skóra będzie się stawała mniej wiotka, bardziej odświeżona, ale także i jędrna. Tak więc ja staram się bardzo prosto, powtarzam, bardzo prosto traktując i ujmując całą medycynę estetyczną, do trzeciego filaru zaliczyć wszelkiego rodzaju urządzenia energetyczne, w cudzysłowie, tak zwane energy based devices, czy to są lasery, czy to są HIFU, czy innego rodzaju zabiegi z zakresu mikronakłuwania mechanicznego, jak na przykład Dermapen 4.0, tudzież mikroigłówka, radiofrekwencja mikroigłowa, czy nawet podaż preparatu kwasu hialuronowego z witaminami w postaci mezoterapii igłowej z wolnej ręki poprzez lekarza. Wszystkie te zabiegi tak naprawdę wiążą się z pewnego rodzaju uszkodzeniem tkanek i następczymi procesami regeneracyjnymi, gdyż nawet w prostej mezoterapii igłowej, gdy podajemy koktajle kwas hialuronowy, tak naprawdę bardzo duże znaczenie ma samo ukłucie. Pamiętajcie Państwo o tym. Tak więc reasumując, te trzy filary, botox, wypełniacze i pewnego rodzaju zabiegi regeneracyjne, wszystkie je musimy, w cudzysłowie musimy, czy powinniśmy wykonywać, aby lepiej wyglądać. Absolutnie niedopuszczalne jest traktowanie medycyny estetycznej na zasadzie wolę kwas hialuronowy zamiast botoksu, wolę botok zamiast kwasu, wolę lasery, a nie wykonywać zabiegów augmentacyjnych wypełniaczami, tudzież toksynobotulinową. Mając na uwadze te trzy filary, musimy pamiętać, że są one konieczne celem osiągnięcia naturalnych i zadowalających efektów, które tak naprawdę później doceniają nasi pacjenci. Nie możemy opierać się na stosowaniu pierwszej lub drugiej lub trzeciej grupy zabiegowej. Medycyna estetyczna nie sztuka wyboru pomiędzy kwasem hialuronowym a botoksem. Są to preparaty, które wzajemnie się uzupełniają. Tak samo jak i regeneracja skóry w postaci zastosowania zabiegów laserowych, czy zabiegów mikronakłuwania, czy też nakłuwania z wolnej ręki, tak zwanej mezoterapii igłowej. Miejcie to Państwo na uwadze i pamiętajcie, że tak naprawdę w sposób prosty, traktując medycynę estetyczną, bardzo to podkreślam, w sposób bardzo prosty, traktując medycynę estetyczną, możemy zakwalifikować wszystkie te zabiegi do prostych trzech grup. Oczywiście każdy z zabiegów czy preparatów produkowanych przez konkretną markę, one się wszystkie od siebie różnią i każdy ma inne zastosowanie. Jednak traktując to w sposób bardzo prosty, musicie pamiętać, że nie jest to sztuka wyboru między wypełnieniem, toksyną, która redukuje zmarszczki, a zabiegami regeneracyjnymi. Pamiętajcie, żeby doinformować się u swojego lekarza, z których zabiegów powinniście korzystać, ale tak naprawdę większość tych zabiegów można ująć właśnie w ten prosty sposób. Nie sugerujcie się kolorowymi ulotkami, nie sugerujcie się pięknymi hasłami, które tak naprawdę nic nie znaczą, jak będziesz wyglądać młodziej, super odnowa dla Twojej skóry. To z reguły jest albo zabieg związany z wypełniaczem, albo zabieg związany ze sprzętem Energy Based Devices. Ja staram się takie podejście reprezentować. Jest to proste podejście, może nie do końca popularne i może nie do końca marketingowe, ale moim skromnym zdaniem się sprawdza i pacjenci to doceniają. Do zobaczenia na konsultacjach. Cześć!